Józef Piłsudski, zesłaniec i polityk, architekt niepodległości i zwycięski wódz wojny polsko-bolszewickiej, to człowiek legendy, jedna z najistotniejszych postaci w historii Polski. O Józefie Piłsudskim setną rocznicę odzyskania niepodległości opowiada publicystka i pisarka Alwida Antonina Bajor. Jakimi ludźmi on lubił się otaczać? No właśnie, to Hołotek. Jak pisał ksiądz Marian Tokarzewski, bo ta Hołota w otoczeniu. Ja to dałam do spektaklu, w tym monodramie to jest. Tam pisze, car, takie nazwisko takie było. Mhm. Ale on nie lubił akurat tego cara, on nie lubił. On jakieś sprawy z tym carem, to on przez Wieniawy załatwił. Car świetnie podrabiał jego podpisy, no i tam jakieś rzeczy robił takie, że jakieś nakazy, rozkazy, o których marszałek może nie wiedział, chociaż Wieniawa potem mówił, że to były takie drugorzędne jakieś sprawy, rzeczywiście nie trzeba było marszałkowi tym głowy zawracać, bo on już biedny siedział, bo tam pełno do niego ludzi różnych szło z różnymi prośbami, z różnymi tego, że on za głowy się chwytał i mówił, mam tylko czas gdzieś do wygódce tylko siedzieć, bo już nie wiem gdzie się podzieć. No i ten car podrabiał jakieś tam jego podpisy, coś tam wychodziło, ten pisał, że ten podpisy podrabia, że to fałszerz taki siaki, albo ten książę właśnie Świtalski, a Teusz Apostata, podrabiacz podpisów też. Coś tam jeszcze było o kimś w końcu, o Wieniawie. Chorobliwy pije kobiecisz, ożeniony z Żydówką. Jeszcze jakiś tam jeden, znowu pułkownik, takie wymienię, to otoczenie marszałka. Też ta Mateusz, czy coś tam jeszcze, postata, tak, ożeniony z żoną Wieniawy. Niemoralne towarzystwo, zgubna dusza marszałka, przyszedł ratować tą zgubną duszę. No trochę tam ratował, że pewnego dnia jednak marszałek, jak wspomina Wieniawa, zawołał Wieniawa, żeby mi przy stole w Belwederze przy obiedzie sprośnych słów więcej nie było. To jednak jakieś tam osiągnięcie Mariana Tokarzewskiego księdza były. No ale co? Po przewrocie majowym marszałek już wiadomo, w internecie gdzieś jest. Rzeczywiście rzucał już dolarnymi słowami, już nerwowo nie utrzymał. Naprawdę jego nerwy ponosiły. Cały czas tak było. A młodzież cały czas szalała za nią. I to zabawne, znalazłam w jednym miejscu tam wspominki tego, jak ta młodzież latała z tym. A marszałkowi wolno się rugać. Bo marszałek ma prawo, jemu wolno. Chociaż te piosenki też szły w różnych potem wersach. Brygada też było wesoło. Wieniawa też dużo sprośnych tekstów pisał, potem też wspominał i się uśmiechał. To się nie nadaje do druku. Miał charyzmę, bo była ta słynna rewia, która była w 1933 roku, czy 1934 bodaj, którą prowadził. Przecież Wieniawa był potem pierwszym kawalerzystą w Polsce. Był wyjątkowo zdolny człowiek. Śmiały, odważny i przystojny. No, mówił, że jak była ta rewia, tyle ludzi było, tyle on prowadził to wtedy. I mówię, potem pytałem tych swoich oficerów tam, pułkowników innych, co wyście wiedzieli, jak do tego? Nikt nic nie wiedział, tylko marszałka wiedzieli i jego oczy każdy widział. A co się dookoła działo, to ich nic już nie obchodziło. Oni jak w tęczy w niego zapatrzeni byli. No, sprowadzić tyle ludzi wokół siebie, ściągnąć i skupić na sobie tyle uwagi. Tego nie chciał specjalnie, ale był odważny też, bo szedł przez pole, kule tam gwizdały. Nie bał się niczego. Niczego się marszałek nie bał. Jedzie, jedzie na kasztance, na kasztance, siebie strzelca strój, siebie strzelca strój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój.
pierwsza belka, ta ze stali, przecież idzie w bój. Przecież idzie w bój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Gdzie twój mundur generalski, generalski, złotem szywany, złotem szywany. Hej, hej, komendancie, wodzu kochany. Hej, hej, komendancie, wodzu kochany. Idziem z tobą po zwycięstwo, po zwycięstwo, młodych strzelców rój. Młodych strzelców rój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Idziem z tobą po zwycięstwo, o zwycięstwo, potem krew i wizm mój. Potem krew i wizm mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu Tak o marszałku Piłsudskim śpiewał na początku lat 30. chór Juranda. Wracamy do rozmowy z panią Alwidą Bajor. Na czym polegała litewskość marszałka? I... Oj, to czuje się nawet z jego głosu. Przecież są nagrania, jeszcze parę zostało tego. To się czuje nawet jego ta wymowa cała, nie? I ten akcent czuje się, ten wielęski nasz. Ale też pewne cechy charakteru widocznie, z powodu których on tam czuł się osamotniony nieco, wydaje mi się. No czuł się osamotniony, ale no Wieniawe takie nie był przecież z Wilna wcale. Jak on tam mówi też, Wieniawe, ile wiedział znać języków? Wieniawe mówił 6. Uczcie się ruskiego, bo nie znacie ruskiego. Język nieprzyjaciół, trzeba znać języka nieprzyjaciół. A poza to, a Wieleński, znacie, ja mówię, nie, no i tam marszałek tam poszedłszy, wyszedłszy, no tak z uśmiechem trochę. Ale zarzucano mu tą Brześci Berezę, prawda, no bo wsadził potem tych swoich generałów. No ale oni mu tam szkodzili, poważnie szkodzili. No nie uśmiercił w końcu, przypisali mu tam 2 ofiary, chociaż też niesłusznie, uważam, że nie. Miał dużo adwersarzy za życia. Głównie tam najwięcej tknął mu Witos. Dmowski jak Dmowski. Dmowski jednak po śmierci marszałka w wywiadzie właśnie z Catem Mackiewiczem, w rozmowie raczej takiej było luźnej, to Cat wspomina Mackiewicz właśnie w tej książce Klucz do Piłsudskiego. Kiedy go zapytał, to jednak Dmowski przyznał, mówi, to był jednak wielki wódz. Dmowski ukazał się na poziomie, chociaż też były tam różne rzeczy. No wiadomo, jak tam było. Za dużo przypisali tych nieszczęsnych, nie wiem, jeszcze agent japoński. Ten pojechał do Japonii, razem się spotkali, bo się nie umawiali przecież z Dmowskim. To Dmowski nie agent, chociaż Dmowski więcej pieniędzy dostał niż Piłsudski na jakieś tam prace dywersyjne przeciwko Rosji. Ale była ciekawy jeszcze szczegół był taki, a co Wieniawa wspomina, jak oni już wracali z Wilna, tutaj, kiedy szedł na odsiecz, jak mówił Matce Boskiej Ostrobramskiej w 19 roku. Kiedy już wracali po tym zwycięstwie, gdzieś tam na chwilę zatrzymali się w Białymstoku. Jakieś tam jednostki wojskowej. I marszałek coś tam na kogoś zwrócił uwagę, coś mu się nie podobało, zawoły, coś tam. Wieniawa wspomina się, że tak był wściekły na niego. Coś on tam przeskował, jakiś wojskowy. I wrzeszczał, zapakuję do więzienia, powieszę, rozstrzelam. Skąd jesteście? Z Podorzmiany. Popatrzył na niego, aha, te wileńszczyzna. Dobrze, dajcie mu spokój. Tak było podobnie z Brześciem i z Berezą.
bo tam jemu podsunęli rejestr cały, bo było tak, że może marszałek nie wiedział. Wiedział, że tam jego rozkaz był przeresztować tego Witosa też. No Witosa z Witosem, chociaż tam go nie smagali po plecach, nie biczowali i innym się dostało. Ci chłopcy gotowi byli za tego marszałka w kawałki rozerwać. Ich można było zrozumieć. I wtedy, jak mu podsunęli ten spis, tam był tak, marszałek patrzył na to, aha, ten, tego może nie trzeba pakować, bo u niego tam żona chora, czy tam dziadek, czy tam ktoś tam chory, ten tam jeszcze coś. A ten nie, ten z Wilna. A tamten nie, tamten z Podkowna. Nie trzeba. Czyli ten sentyment do strony rodzinnych, tak. Mimo, że wrogoś mu ukazali, ale zależy skąd on, jak on stąd, nie ruszyć go. A kiedy zapadła decyzja, kiedy on postanowił, że jego serce będzie w Wilnie pochowane i matka... No przed śmiercią tak zdecydował. Przed śmiercią. Ten podział ciała to tak no, trochę wygląda rzeczywiście skopiowany skądś. No. No choćby i od tego, od Chopina. No właśnie, no. Od czasów romantyzmu. Od czasów romantyzmu. Chciał, żeby serce było z matką. No to też temat rzeka w ogóle z marszałkiem to... Nie tylko dziś naprawdę irytuje, kiedy niegłupi ludzie albo wyciągają jakichś lekarzy nawet, już nie mają naukowców swoich. Jakiś klub na Powiślu gdzieś tam utworzyli. Cała ta gromadka się zebrała i tyle psów na tym marszałku gdzieś się wieszają. No to jest niesmaczne. Jakoś w dramaturgii polskiej postać Piłsudskiego jakoś się nie wpisała. To znaczy no to, nie przypominam nie, sobie no teraz dobrych film ma wyjść, teraz film ma wyjść. Ale fabularny? Tak, w Polsce. No zobaczymy, co ale w tym roku dopiero. Będzie. No w tak. W tym, a może, nie, raczej przepraszam, w 19 już. W 19. No to chociaż tu może coś będzie, ale żeby jakiś dramat był, ja nie natknęłam się na to nic. W dramaturgii jakoś, nie wiem dlaczego. Wie pan, no ja miałam dziennik gimnazjalny, dzienniczek gimnazjalny Bronisława. Mnie to bardzo dużo dało. Jaki był ziom młodości, bo to trzeba było jednak wiedzieć, jak on. On w literaturze, ja też poszłam na pasku niektórych źródeł polskich w tej swojej pierwszej książeczce Piorun Jezioro Czerwone. Tam za dużo tych laurek było. Z ojcem nie były dobre relacje u niego. Nie. Broniś był wybrankiem ojca. Pierworodny syn. Ziuk był matki. Ziuk, ponieważ był żywym człowiekiem, beztroskim, Broniś był bardzo skupiony. To już był przyszły naukowiec jednak. Ziuk był taki wurwis, powiedzmy sobie. Sympatyczny zresztą. Dziewczyny za nim biegały. Wszystkie dziewczyny poodbijały Broniśowi. Ale i ciotki były w Ziuku. No, zresztą jedna z tych ciotek, bo romans z nią miał. z Lipmanówną. Ciotki były starsze, młodsze, wpatrzone, ziuczyk. No, taki ziuk był. I przystojniaczek, i bystry. Bystry umysł miał chłonny. Zdolności miał, no tylko poetyckich nie miał. Jeden wiersz podobno to jego. Może i jego, słaby. Napisał, kiedy już siedział w kozie, zaresztowany z Moskwy, do ojca pisał. A tak z ojcem nie miał dobrych relacji, dlatego podjął te studia w Charkowie na złość ojca, bo to chciał, żeby on studiował w Petersburgu, w technologicznym. Na Ziuk nie. Mówił sam, że tam do Charkowa ojciec tak szybko się nie wybierze, bo Ziuk się tłukł 2 tygodnie koni, tam nie było połączenia kolejowego, a do Pitra to stary by się szybciej wybrał. Zresztą właśnie Broniś studiował w Pitrze pierwszy semestr, póki nie związał się z tą narodną wolą, z bratem Lenina. Był z nim tak w stosunkowo bliskich relacji z Ulianowym Aleksandrem Broniś jako student. A jego wciągnął do tego Józef Łukaszewicz, ten nasz późniejszy potem, który w Szystybrugu 18 pół lat odsiedział za to. Polaków skazali początkowo na śmierć, potem na lżejszy trochę. Broniś dostał 15 lat katowki. Jak wiadomo, Łukaszewicz miał dożywocie w Szlisselburgu, ale wyszedł. Potem rewolucja go tam uwolniła i został profesorem potem w Wilnie, na USB. I on go wciągnął, Broniś, do tej narodnej woli.
A nigdy pani nie wpadła na myśl, żeby o Bronisławie Piłsudskim napisać sztukę teatralną? Wie pan, naukowiec to trochę martwy temat. Niestety. Tak, można było, ale to no nie to. I oni między sobą też tak nie mieli za dobrych relacji. Mieli dobre, jak jakieś tam coś poważnego, to tak. Ale tak, to byli bardzo różni ludzie. To jednak nie teatralny temat, Bronisław. No to byłoby takie, no zbyt uczesany, zbyt grzeczny, zbyt stonowany. Znamienne, że właśnie pani Wilnianka napisała te dwie sztuki o Józefie Piłsudskim. No nie po raz pierwszy Wilnianie są pionierami w jakiejś dziedzinie, prawda? Mój były redaktor Balcewicz czasem do mnie dzwoni, namawia mnie, żebym o Romerze pisała. Michale. Ja jemu też mówię, no profesor, mówię, no nie, Elwida, bo ja kupiłem z dzienniki poczytać, tam można, tam i miłości tego, no miłości, no ale... Z tych fragmentów, które poznałem, to też wynika, że tak, że to postać też bogata. Bogata, na pewno. I on by może ciekawa. Rzeczywiście, gdyby ja nie czytałam tych dzienników, może przecież tylko fragmenty czytałam, to tak, ale no nie wiem. No Ziuk, przez to właśnie, że samouk potrafił taką rzecz zrobić, nie? I zarzucali mu potem, że on nie profesjonalist. Myśli, ludzie kochani, no profesjonalista nic by nie zrobił, no. A tych przedstawicieli tego klubu na Powiślu to wyślijmy do Berezy Kartuskiej. Boże, ale tam już gromadka się zebrała. Już nie mają kogo, to teraz jakaś dentystka mówi. Boże, takie głupoty, za przeproszeniem. A jak on tak mucha? Co to słowacki? Ja nie rozumiem króla ducha. Pytałam jednego profesora od literatury. Nazwisko na K, już nie powiem kto. On też nie rozumie króla ducha. No to co ten Ziuk z tym królem duchem? Przecież nikt tego nie rozumiał, co to chodzi. Albo taki jeszcze Rafał Ziemkiewicz słynny. On wydał, Zmowrogi cień marszałka wydał książkę. I ten bez końca. A jak on już powiedział, że on nienawidzi Gombrowicza, myślę, no to nic dziwnego, że ty Piłsudskiego też nienawidzisz. Nie rozumiesz przede wszystkim. No, ale nienawidzi, no. Można nie rozumieć, ale przez to trzeba nienawidzić Gombrowicza oficjalnie wszędzie. No to o czym mowa? No. Dziwię się, że lekarze, nawet taki Hubert Czerniak, przecież to wzięty lekarz, wydaje mi się, on tam dzieci właśnie leczy od autyzmu, ale oni powtarzają. Oni tak ściągają, już teraz nie mają tych... Wypaliło się, widać, ta pula naukowców, tak zwane. Tam są niektórzy z tytułami. Podejrzewam, że to ktoś mądrze zauważył, że to takie robi się podpis takie, że Kaczyński niby chce tak być jak marszałek, no to my tobie dołożymy przez marszałka, o tak nie mogą wprost, no to z tej strony trzeba, ale to niesmaczne jest. Ja wiem, że w Łodzi też marszałek ma tam przeciwników. To jakaś Magma czy Magda się u nich nazywa, jest taki klub, oni jakieś pismo swoje wydają. I to takie, tak to niesmacznie brzmi wszystko, tak prymitywnie powiedziałabym nawet. Takie głupoty wygadywać, Boże, nie wiem. Dobrze, że Wilno to zrobiło. No właśnie. No, są dwa Ziuki, będą okazje, choćby 19 marca będą też grali co roku i 12 maja też, nie? Będzie jakoś. Szkoda, że tak. Chciałam jeszcze powiedzieć, że on przecież już liczyli, że tam będzie bardzo źle, a on przecież z Paderewskim miał bardzo dobre relacje. Ziuk. Oni się spotykali razem i też już ta żona była niemożliwa. Paderewskiego, to było cudo. Cudaczna kobieta. Wszystkie sprawy jego musiała załatwić. Z urzędu też. Jak się spotykał marszałek z Paderewskim, to w łazience rozmawiali. Ta kobieta nie dała żyć. Ona musiała wszystko wiedzieć i musiała wszystko porządkować. Ważne jakieś dokumenty potem znajdowali w koszu na brudną bieliznę. Na jakichś tam naradach Sejmu czy czegoś, ona musiała być obok, na poręczy siedziała, głaskała tego Paderewskiego, mój kotku kochany, żeby się nie przemęczał. To wszyscy mówili, kiedy ta nieznośna baba się wykończy. I jak Paderewski mianował ministrem wojny chyba wtedy jego robił, czy kogo, tak zdaje się, ministrem wojskowości chyba, Dmowskiego, to ten mu odpisał: chyba że utrujesz swoją żonę, to w
wtedy zostanę, bo tak tam się nie pojawię. Paderewskiemu. I jak z Paderewskiemu, jednak artysta z artystą, bo w duszy to był artysta marszałek. No naprawdę, on miał artystyczną duszę, romantyk. I jak z Paderewskim jakoś się dogadali i było dobrze, no to zaczęli między nimi wtedy knuć straszne rzeczy. I no sprawa, że Paderewski no rządził jak rządził, artystycznie też. Ciekawa w ogóle epoka była, piękna epoka była. Państwo jednak za tak krótki okres czasu, 19 lat, mój Boże. Ja też nie wiedziałam, że polskie wojsko, polskie, czyste, które właściwie kto, dzięki Piłsudskiemu powstało, było po Rosji największym w Europie. I najdzielniejszym, bo dzielni żołnierze byli. No, że potem wojna, że tak tego. Że po jego śmierci dużo potem bek jednak cknocił, trzeba przyznać. Może by jakoś z tą wojną było inaczej. No, było jak było, wyszło jak wyszło. Także o, niech żyje nam Ziuk. Dobrze, że jest na tej Rosie. Dobrze, że Litwini mu w końcu pomnik wystawili i Broniesiowi też w Złowiach. Polacy nie potrafili tego zrobić. Też dobrze. Dziwne trochę, nie? Ale tak jest. Trzeba się cieszyć. Coraz mniej dziwne. To znaczy, no dziwne, ale coraz no, mniej. Nie, już teraz mniej robi się dziwne. Tak. Teraz zdaje się, Litwini będą za Raziuka bronili. Tak, dojdzie do tego. On między innymi, Witos może się chwalił, a może prawda. Kiedy Witos wracał z Krakowa z kimś tam, z jakimś dziennikarzem, jakiejś gazety, nie pamiętam, to ten dziennikarz potem opisywał, że Witos mu się pochwalił i pokazał list Ziuka do Witosa, kiedy on pisał, że on najpierw pojedzie, to już było po 26 roku, kiedy Witos mu najwięcej wtedy naszkodził. Ale on mu napisał, że on chyba najpierw pojedzie na Litwę i tam zrobi niepodległość, a dopiero potem wróci do Polski, bo tutaj niemożliwe z tym narodem. Jak on tam mówił, naród wspaniały, ludzie kurwy. Co Witos oczywiście do siebie tego nie przypisał. Potem się przekonał, może kim jest. No ale pogrzeb miał też wspaniały po śmierci. Troszeczkę może skromniejszy niż Ziuk. Lekko, ale też dużo, dużo miał swoich zwolenników. Ludowiec. Chłop, ale dbał o interesy bogatych chłopów, a nie biednych. Tak? A ten biedny chłop szedł jednak i walczył. A dzięki komu? Dzięki oficerom, który Ziuk wyszkolił. On przecież wykłady im ciągle prowadził. On jeździł jak nieprzytomny. On ich szkolił normalnie. I pisał jednocześnie. Grosze sobie nie wziął. To potem, co to? Oje, co oni tam nie wyprawiają teraz? Że ojciec jakiś bank miał. Jaki bank? On tam przecież ten złów już był na licytacji, bo nie mieli z czego spłacać. Że Ziuk miał tyle pieniędzy w banku. A mason, no ale nie był masonem nigdy. A co mason, to tak źle? Polska masoneria więcej dobrego zrobiła niż złego. Nie wiem. Żeby tyle dzisiaj wieszyć na tym Ziuku psów, to jest jakieś niesmaczne po prostu. To już śmieszne robi się głupie.